Siemanko moi drodzy, w dzisiejszym filmie chciałbym podzielić się z wami pewną stroną internetową, na którą trafiłem przypadkowo jakiś czas temu, a znajdują się na niej całkiem ciekawe informacje dotyczące niektórych przedmiotów z Diablo Immortal. Chodzi mi tutaj konkretnie o stronę deitools.info, której adres właśnie teraz wyświetli wam się na ekranie i możemy na niej znaleźć informacje na temat przedmiotów zestawowych, legendarnych klejnotów oraz zwykłych klejnotów. Strona oczywiście jest w polskiej wersji językowej. Jeżeli ktoś by chciał zmienić sobie język, to trzeba tutaj kliknąć w prawym górnym rogu i wybrać wersję polską, bo domyślnie po wpisaniu adresu otworzy się po angielsku. Co do przedmiotów zestawowych, no to mamy tutaj informację, gdzie możemy wydropić dany przedmiot. Wystarczy, że wybierzemy sobie interesujące nas przedmioty i od razu pokazują się podziemia, w których te przedmioty dropią, oraz stopień trudności, minimalny stopień trudności do tego dropu. Warto tutaj zauważyć, że te stopnie trudności nie są zaktualizowane do obecnych poziomów trudności występujących w Diablo Immortal, no ale to bez większego problemu można sobie to samemu przetworzyć, które piekło to w tej chwili, które inferno, więc nie stanowi to większego problemu. Głównie oczywiście chodzi o to, żeby wiedzieć, w jakich podziemiach dropią poszczególne przedmioty. Można to też zrobić na drugi sposób. Jeżeli na przykład lubicie farmić wyjątkowo jakieś jedne czy dwa podziemia, to tak jak macie tutaj na górze listę tych podziemi, można sobie kliknąć wybrane podziemia i wtedy pokazują się wszystkie przedmioty, które mogą wypaść w danych podziemiach z przypisanymi poziomami trudności. Również nie są zaktualizowane, no tutaj generalnie na tej stronie te poziomy trudności nie są zaktualizowane, no ale tak jak wspomniałem, nie stanowi to raczej większego problemu. Co do normalnych klejnotów, to po prostu mamy tutaj kalkulator, ile przedmiotów, ile klejnotów danego rodzaju potrzeba, żeby osiągnąć poszczególną rangę danego klejnotu i oczywiście mamy od razu tutaj pokazane atrybuty danego klejnotu na danym poziomie. Czyli jeżeli jesteśmy ciekawi na przykład ile turmalin daje obrażeń na randze 10, klikamy rangę 10, proszę, plus 480 do obrażeń i plus 30% udoskonalenia, czyli zwiększa podstawowy atrybut przedmiotu z gniazdem. Tak jak widzicie, żeby zrobić turmalin rangi 10 potrzeba 19683 turmalinów rangi 1. I tu w innych klejnotach możemy sobie rozwinąć, ile klejnotów, ile turmalinów innych rang potrzeba do stworzenia rangi 10. Najciekawsze uważam zostawiłem na koniec. Niejednokrotnie zastanawiałem się, ile kosztuje ulepszenie poszczególnych legendarnych klejnotów na dane rangi. Przeliczałem sobie ten gem power, no próbowałem tam uwzględniać te niezbędne duplikaty. Raz wychodziło to lepiej, raz gorzej, bawiłem się tam w Excelu, no nie było to jakieś mega łatwe, proste i przyjemne. W tym momencie po prostu wybieram sobie interesujący mnie legendarny klejnot, wybieram sobie rangę początkową, interesującą mnie rangę końcową i mamy tutaj na dole podsumowanie, wyżej mamy rozbicie, ile kosztuje ulepszenie na poszczególne rangi, a na dole podsumowanie całościowe, które możemy dodatkowo rozwinąć. I mamy wtedy taką informację, że akurat w przypadku Oka Berserkera, żeby z rangi pierwszej osiągnąć rangę siódmą, którą tu akurat wybrałem, to potrzebujemy do tego 76 sztuk fragmentów klejnotów i dodatkowo 3 Oka Berserkera na randze pierwszej. Tu wyżej widzimy, ile potrzeba tych fragmentów na poszczególne rangi i kiedy potrzebne są duplikaty. Ale co ciekawe, oprócz oczywiście klejnotów jednogwiazdkowych, możemy tu sobie wybrać dwu- i pięciogwiazdkowe. No i zawsze ciekawiło mnie to, jak zmieniają się atrybuty tych poszczególnych klejnotów wraz ze wzrostem rangi. Nie oszukujmy się, te pięciogwiazdkowe są dość drogie do podnoszenia, do zwiększenia rang, więc starałem się do tej pory szukać tych informacji w grze albo gdzieś w internecie. Nie było to też dość często bardzo łatwe, a tutaj po prostu wybieramy sobie interesujący nas klejnot, na przykład, nie wiem, niech to będzie niepokojące następstwo. Możemy tutaj zmienić jego jakość,
domyślnie jest ustawione 2:5, ale wystarczy, że sobie klikniemy interesujące nas gwiazdki i mamy zwiększoną jakość. No i na przykład interesuje mnie, jak on będzie wyglądał na randze 10. Na randze 10 mamy od razu, na wybranej randze, no akurat w moim wypadku randze 10, mamy pokazane te statystyki, jego atrybuty na tej randze. Jak również możemy sobie tutaj zaznaczyć takie pole pokaż różnicę i wtedy w tym miejscu wyświetlają się informacje, ile ma na randze początkowej, tej wybranej tutaj, danych atrybutów i jak one zmienią się na tej do tej wybranej rangi końcowej. Jeżeli zmienię sobie tutaj rangę powiedzmy z 10 na 6, to tak jak widzicie z automatu zmieniają się tutaj te zielone atrybuty, te zielone wartości. Jak również jeżeli któreś z atrybutów są dostępne dopiero od wybranej rangi, no to one też znikną, jeżeli ustawimy za niską. Tak jak tu mamy na przykład zwiększoną szansę na znalezienie przedmiotów magicznych na dole, jak zmienię to na rangę 3, to tak jak widzicie, nie ma tego, nie ma tej informacji. Dodatkowo mamy tutaj taki guzik przebudzenie. Kiedy jego klikniemy, to jest informacja odnośnie tego, jakie przedmioty, jakie legendarne klejnoty są potrzebne do zwiększenia rezonowania tego klejnotu w momencie, kiedy mamy go osadzonego w przebudzonym slocie. Tu możemy sobie wybrać ich rangi, od razu się pokazują koszty ulepszenia tych przedmiotów, tych legendarnych klejnotów. Zatwierdzając OK, zostają nam te informacje tutaj na tej stronie ogólnej. Strona jest w miarę na bieżąco aktualizowana, tak jak widzimy tutaj ostatnia aktualizacja pochodzi z 23 lipca. No póki co jedyne co zauważyłem to brak tych zmiany tych poziomów trudności na te nowe i nie wiem czy jest tak, nie ma jeszcze tego najnowszego setu tego mroźnego dodanego na tej stronie. Natomiast z tego co zdążyłem się zorientować, autorem tej strony jest pewien użytkownik Reddita. Do tej pory opisywał on jakieś tam zmiany zachodzące na stronie, więc miejmy nadzieję, że jest tylko kwestią czasu, kiedy te nowe informacje się tutaj pojawią. Generalnie uważam, że wykonał kawał dobrej roboty, zbierając to wszystko w jednym miejscu i udostępniając bezpłatnie. Jeżeli komuś z Was, generalnie jeżeli komuś się spodoba ta strona na tyle, że chce podziękować autorowi, to tutaj jest taki guzik, żeby zostawić mu datek, postawić mu jakąś tam kawkę czy piwko. No jak dla mnie jest to coś, czego od dawna szukałem, szczególnie jeżeli chodzi tutaj o te legendarne klejnoty. To dla mnie jest skarbnica wiedzy. W tej chwili, załóżmy, chcę sobie zrobić nieco inny build tych klejnotów. Wybieram sobie interesujący mnie klejnot, ustawiam go na interesującą mnie rangę i widzę, ile tych klejnotów i fragmentów potrzebuję, żeby tą rangę wbić. Czyli mogę się po prostu wcześniej do tego przygotować, wiedzieć, ile tych materiałów będę potrzebował. No i po prostu wtedy dopiero sobie ten klejnot ulepszać. Jeżeli wiedzieliście już wcześniej o tej stronie, no to ten film niestety Wam się do niczego nie przyda. Ja dowiedziałem się o niej, znalazłem ją stosunkowo niedawno i uznałem, że jest to coś, czym warto się podzielić, bo może są jeszcze tacy gracze jak ja, którzy o tym po prostu nie mieli pojęcia, a wydaje mi się, że jest to całkiem przyjazne narzędzie. I w dzisiejszym króciutkim filmie to by było na tyle. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to gorąco zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale. A ja się już z Wami pożegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.